wyśpiewać Bogu nasze uwielbienie i dziękczynienie za 200 lat istnienia, funkcjonowania, działania pierwszego liceum ogólnokształcącego w Nowym Sączu imienia księdza Jana Długosza. Serdecznie witam na tej uroczystości wszystkich znamienitych gości. Każda szkoła jest wspólnotą, która pokonuje przestrzeń i czas, budując relacje międzyludzkie. Kiedy patrzymy na obraz Pana Jezusa, nauczyciela, on wskazuje na trzy elementy, które są przestrzenią funkcjonowania wspólnoty szkolnej, która jest w drodze. To jest droga, prawda i życie. Wychodzimy z przeszłości. 200 lat istnienia gimnazjum i liceum w Nowym Sączu, gdzie patronuje nam ksiądz Jan Długosz, kanonik kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu, założonej przez kardynała Zbigniewa Leśniewskiego w 1448 roku. Szkoła ze swoimi wielkimi tradycjami jest zakorzeniona w kulturze antycznej, w kulturze greckiej, rzymskiej, wzbogacona potężną kulturą hebrajską, wyznaczającą przestrzeń dla kultury chrześcijańskiej. To wielkie dziedzictwo nosimy w sobie jako nasza szkoła. Równocześnie będąc w drodze, pokonując przestrzeń, jesteśmy tym pokoleniem, które dzisiaj i teraz, stojąc w obliczu różnych wyzwań, chce odnaleźć właściwą drogę, aby poznawać prawdę i w ten sposób osiągać pełnię życia w Jezusie Chrystusie. Szkoła jest tam, gdzie są jej absolwenci. To nie tylko ta grupa, która aktualnie podejmuje naukę w szkole. To są ci wszyscy, którzy ją ukończyli, ale kontynuują jej dzieje w różnych miejscach, regionach świata. Bogactwo tutaj obecnych osób, absolwentów, którzy pełnią różne funkcje, którzy wzbogacają różne wymiary życia społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego w Polsce i za granicą, są właśnie dowodem na to, że nasza szkoła rozrosła się w potężne drzewo i wciąż żyje w różnych miejscach i regionach. Ta wspólnota, pokonująca przestrzeń i czas, zmierza ku wieczności, zmierza do źródeł, skąd wszyscy wychodzimy z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Wielu absolwentów zamieszkuje już inną ojczyznę, inne wymiary i nadal nosi w sobie bogactwo lat spędzonych w szkole, bogactwo życia ziemskiego. Mury szkolne i nasza kaplica szkolna, która jest kościołem, to alma mater, to matka karmicielka, która nas karmi wiedzą, która okazuje nam uczucie miłości, budując relacje między nami. To matka karmiąca, która wskazuje na prawdę o człowieku i o świecie. To ta, która także ukazuje wymiar nadprzyrodzony naszego życia. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie obchodzić dwustulecie istnienia naszej szkoły, która wydała tak wielu wybitnych absolwentów, w ten sposób na trwałe wpisała się w życie naszego miasta, regionu, ale także naszej
Ojczyzny. Niech Eucharystia, którą celebrujemy, będzie tą formą dziękczynienia za 200 lat istnienia naszej szkoły. Pragniemy w tym wielkim dziele zbawczym Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, zanurzyć tych wszystkich absolwentów, wychowawców, profesorów, pracowników naszej szkoły, którzy odeszli już do wieczności. W czasie tej Eucharystii modlimy się w intencji naszego pokolenia, abyśmy nie zagubili drogi, abyśmy zawsze odkrywali prawdę, która swoją kulminację osiąga w Bogu i abyśmy napełnieni życiem Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, budowali trwałe relacje międzyludzkie, wędrując ku wieczności. Prosimy się za arcybiskupa Juliusza, aby przewodniczył Eucharystii sprawowanej w intencji nas wszystkich i aby wygłosił do nas stosowną opinię. Dusza moja tak nie pokaże. Módlmy się za dyrekcję, nauczycieli, wychowawców i katechetów naszej szkoły, aby ich praca pomnażała mądrość uczniów i była owocna we wszelkie dobre uczynki. Ciebie prosimy. Módlmy się za uczniów i absolwentów naszej szkoły, aby zawsze i wszędzie doświadczali mocy Ducha Świętego w swym powołaniu, podejmowanych obowiązkach i służby innym. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich przyjaciół naszej szkoły i tych, którzy przyczynili się do świętowania dzisiejszego jubileuszu, aby owoc ich pracy, rąk i umysłów przez wiele pokoleń dawał świadectwo naszego wieku, a Pan wynagrodził wszelki dar serca darami swego Ducha. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły oraz poległych w walkach o niepodległość naszej Ojczyzny, aby mieli udział w wiecznym szczęściu zbawionych. Ciebie prosimy. Thank you.
Nowi miasta? Pomiarzem naszych wierników i ceremoniarzem szkoły. Zaraz zobaczymy, co... Szanowni Państwo, z ogromnym wzruszeniem witam wszystkich na głównych obchodach jubileuszu 200-lecia pierwszego gimnazjum i liceum ogólnokształcącego imienia Jana Długosza w Nowym Sączu. Myślę, że to wzruszenie jest także Państwa udziałem. Nie sposób bowiem go nie doświadczać, gdy stajemy wobec 200-letniej, tak pięknej, bogatej, budzącej podziw i szacunek oraz dającej poczucie dumy historii naszej szkoły. Pisanej przez wiele pokoleń wspaniałych nauczycieli i uczniów. Szkoły pod każdym względem wyjątkowym. W imieniu fundatorów przekazujemy społeczności szkolnej pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Długosza w Nowym Sączu nowy sztandar, który odtąd towarzyszył będzie wszystkim szkolnym uroczystościom. Jako symbol tradycji i historii szkoły niech przypomina o misji zawartej w słowach patrona szkoły, księdza Jana Długosza. Każdy jest dłużan ojczyźnie swej tyle, na ile go stać. Przekazuję Wam ten sztandar, symbol naszej szkoły. Szczerzcie go i chrońcie, jak bronić powinniście honoru naszej szkoły i pamiętać o ideałach, jakie ten sztandar symbolizuje. Dziękuję wszystkim, że mogłem być z Wami. Powtórzę słowa mojego młodszego kolegi o rok, nieżyjącego świętej pamięci generała Gongora, z którym się często spotykaliśmy na zjazdach. Przychodził do szkoły, odwiedzał klasy i na spotkaniach z młodzieżą mówił tak: chodziłem do najlepszej szkoły na świecie. Niech tak pozostanie.
jeszcze bardziej ściśnięci. Profesor. Idzie ostatnia grupa.